Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, otwieram 42. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, no i oczywiście naszych sołtysów po długiej przerwie pandemicznej, pana radnego, pana dyrektora i tutaj pana prezesa. Proponowany porządek posiedzenia, witam wszystkich radnych. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 41. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Punkt dziewiąty, analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok. Punkt jedenasty, ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Punkt 12. Sprawozdanie z programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. Punkt 13. Raport o stanie gminy. Punkt 14. Dyskusja. Punkt 15. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 42/237/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 42/238/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 42/239/2022 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 42/240/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/232/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z dnia 22 marca 2022 roku. Podpunkt 5. Uchwała nr 42/241/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 6. Uchwała nr 42/242/2022 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030. Podpunkt 7. Uchwała nr 42/243/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Tutaj właśnie w porządku obrad jest dodatkowa jedna uchwała na prośbę pana wójta, która to jest uchwała numer 1 i właśnie zmieniła wszystkie nasze uchwały, numery uchwał. Czy państwo radni pozwolą, abym przeczytał jeszcze raz projekty, nowy projekt uchwał? Dobrze. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 42/237/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 42/238/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt trzeci. Uchwała nr 42/239/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 42/240/2022 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Podpunkt piąty. Uchwała nr 42/241/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/232/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z dnia 22 marca 2022 roku. Podpunkt 6. Uchwała nr 42/242/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie.
Punkt 7. Podpunkt 7. Uchwała nr 32 przez 243 przez 2022 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030. Podpunkt 8. Uchwała nr 62 przez 244 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. I to właśnie by był nowy program. Zmieniała się tylko jedna uchwała, która doszła WPF na lata 2022-2031. Proszę bardzo. Panie Jerzy. Prosiłbym, aby wszystkie uchwały były czytane, łącznie z uzasadnieniem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy państwo radni zgadzają się na nowy projekt? I teraz tak. Przyjęcie podpunkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Czy państwo radni zgadzają się z nowym programem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, więc rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Elę Krzewinę. Przyjmuje pani? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Podpunkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 22 marca 2022 roku. Stwierdzam, że podpunkt pierwszy. Protokół z 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 19 stron maszynopisu i 15 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 41 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 41 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 22 marca 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 41 przez 226 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 227 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 228 przez 2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego budżetu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 229 przez 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 230 przez 2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 231 przez 2022 w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 41 przez 232 przez 2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 233 przez 2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 41 przez 234 przez 2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała nr 41 przez 235 przez 2022 w sprawie przedstawiciela gminy Jeziora Wielkie w Radzie Nadgórskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 41 przez 236 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Ten punkt był przedyskutowany i to szeroko na wspólnej posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy są jeszcze może tutaj pytania? Proszę bardzo, Panie Jurku. Jeszcze może dodam. Jest tutaj radny powiatowy, nie ma tutaj nikogo z zarządu. Prosiłbym o przekazanie takiej informacji odnośnie ścieżek rowerowych. Ostatnio tu rozmawialiśmy na komisjach. Byli przedstawiciele z Generalnej Dyrekcji z Dróg Powiatowych. Panie Wójcie, zarząd powiatu, burmistrz Szczelna, burmistrz Mogilna, ruszcie temat. Ja już nie pierwszy raz to mówię. Co pan w tym temacie powie? Newralgiczny. Panie radnie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu też jako powiat i gminy, które są w powiecie mogileńskim. Nie wiem, czy otrzymamy dofinansowanie. Będziemy się ubiegać o środki zewnętrzne, jeżeli będzie tylko taka możliwość, ale czy otrzymamy tego nikt nie wie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Powiem tak, no, ja zgłosiłem do tego wniosku głównym taką ścieżką rowerową, która mnie najbardziej interesowała, to były trzy ścieżki, które mnie interesowały, to był Lubstówek Pilich. Kolejna to była przy jeziorze Kownaty, czyli generalnie tam jest największy ruch, jeżeli chodzi o natężenie, zwłaszcza w okresie letnim rowerzystów, którzy no, nawet nie mają praktycznie pobocza, gdzie mogliby się schować, bo jeżeli chodzi o odcinek Wójcin Kownaty, to już w ogóle drzewa po jednej i po drugiej stronie. I tutaj jeszcze kolejnym odcinkiem to był Kuśnierz Jeziora Wielkie. Zostało tam wycięta ścieżka rowerowa Lubstówek Pilich, no ale mówię, no, chociaż te dwie we wniosku się znalazły, więc no, zobaczymy co będzie. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będziemy to realizować. Jeżeli nie otrzymamy, to nas na pewno nie stać na to na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o same uzgodnienia, to jak najbardziej powiat jest za. Nie ma kłopotu, tutaj jedynie może być kłopot, jeżeli chodzi o drogi krajowe, aczkolwiek rozmawiałem już z nadleśnictwem i nadleśnictwo powiedziało, że jeżeli tylko będziemy chcieli, to przekażą grunt pod tą drogą pożarową, która tam jest i nie będzie żadnego kłopotu, no ale to się wiąże ze środkami. Na dzień dzisiejszy no, najważniejsze są drogi i infrastruktura przede wszystkim wodna, wodno-kanalizacyjna na terenie naszej gminy, gdzie to w przyszłości będzie generowało jeszcze większe koszty, a no, bezpieczeństwo osób jest też bardzo ważne, istotne i aczkolwiek nawet bym powiedział najważniejsze. No ale no, mówię, no, środki zewnętrzne przede wszystkim. Tak, ale panie wójcie, ja cały czas mówię o drogach krajowych. 25-15, kompleksowo. Pan zobaczy, pan się przejedzie od Pilicha w kierunku Konina, Rechwału i tak dalej. Piękne ścieżki są. Bezpieczeństwo zachowane. Panie radny. Wymogliśmy na Generalnej Dyrekcji po prostu, jeśli chodzi o nożyczy, pięknie zrobiona sprawa jest. Miejmy nadzieję, że jeszcze w planu zostanie wprowadzony prawoskręt do Jezior Wielkich, gdzie dokumentacja jest opracowana, środki niby przez wojewodę były zapewnione. Jak dalej? No słyszał pan odnośnie tutaj tego skrzyżowania. Może będzie. Ja mówię kompleksowo. Jeziora Wielkie, Strzelno, Mogilno. Już nie mówię o Inowrocławiu, bo częściowo ścieżki no są. Tak, ale to wszystko wiąże się ze środkami, a no my tych środków jeżeli chodzi o wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, no z własnego budżetu no nie jesteśmy w stanie wyodrębnić, bo doskonale pan wie, jak wyglądają środki nasze własne, więc na inwestycje, gdzie możemy dokładać 5%, ewentualnie 10%, a nie finansować własnych środków, to nie ma takiej możliwości w ogóle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie tutaj, w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 9. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Jeziora Wielkie. Tutaj ten punkt też również był przedyskutowany szeroko na wspólnej komisji. Czy może jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie, coś, wnioski? Proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Sprawozdanie z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok. Ten punkt również był przedyskutowany na wspólnej komisji Rady Gminy. Czy Państwo radni mają jakieś pytania, wnioski do tego punktu? Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Ten punkt również był omawiany na wspólnej komisji. Czy Państwo radni mają pytania, nie pytania? Proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 12. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. Ten punkt również był omawiany na wspólnej komisji. Czy Państwo radni mają pytania w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. A więc punkt 13. Raport o stanie gminy. Ten punkt również był przedyskutowany na wspólnej komisji. Czy w tym punkcie są jakieś pytania, wnioski? Proszę bardzo. Również nie widzę, dziękuję. Punkt 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Korzystając z obecności Pani Kierownik z Opieki Społecznej, prosiłabym, gdyby Pani mogła powiedzieć, jak uzyskać, no takie przykre stwierdzenie, świadczenie opiekuńcze. Chodzi mi o opiekę nad dorosłym członkiem rodziny. Dla rolnika i to znaczy, jeśli osobą opiekującą się będzie rolnik, ewentualnie inny pracujący obecnie i jak, czy jest możliwość uzyskania tego świadczenia przez emeryta, bo między przeciętną emeryturą tych osób, które znam, a świadczeniem jest trochę różnica w kwocie. Już odpowiadam. Jeśli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne, kształtuje to oczywiście ustawa o świadczeniach rodzinnych, artykuł 17. Ja powiem Państwu o takich ogólnych zasadach, ponieważ nie chciałabym tu bardzo wchodzić w szczegóły, bo jeśli są osoby, które chciałyby z tego skorzystać, z tego uprawnienia, to po prostu zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiem o ogólnych zasadach, takich najważniejszych. Czyli żeby uzyskać to świadczenie, osoba musi zrezygnować z pracy lub po prostu nie pracować. To są takie podstawowe, podstawowe warunki. I oczywiście, że wejdę słowo, tak? A jak to wygląda w przypadku rolnika? Rolnik musi złożyć oświadczenie o tym, że rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa rolnego. I z czym to się wiąże? Jeśli zostanie przyznane to świadczenie, rolnik musi zgłosić to w Kasie Ubezpieczenia Rolniczego i jest automatycznie wyłączany z ubezpieczenia społecznego w KRUS-ie. To się z tym wiąże. No jakby też rolnicy tutaj patrzą szerzej na ten warunek. Często osoby korzystają z dofinansowania z Unii Europejskiej i tak dalej, więc jakby to jest problem i obawiają się tu złożenia oświadczenia o tym, że zrezygnowali z pracy w gospodarstwie rolnym. To jeśli chodzi o rolników, jeśli chodzi o osobę zatrudnioną, to nie może ona pozostawać w stosunku pracy. Jeśli chodzi o osobę bezrobotną, to w momencie, kiedy osoba ubiega się o świadczenie, może pozostawać w rejestrach osób bezrobotnych, może również pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W momencie przyznania tego świadczenia musi nastąpić wyrejestrowanie z rejestru z Urzędu Pracy. Jeśli chodzi o sprawowanie opieki nad tą osobą, to oczywiście musi być orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub całkowita niezdolność do egzystencji orzeczona przez dwa organy orzekające, czyli KRUS bądź ZUS.
I jeśli chodzi też, komu przysługuje to świadczenie? Przysługuje matce lub ojcu lub innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli dotyczy to dzieci, no wnuki też, ale tylko w sytuacji, kiedy nie żyją dzieci. W przypadku, jeśli jest małżeństwo i załóżmy członek rodziny, tam syn chciałby ubiegać się o to świadczenie na jednego z rodziców, to oboje z rodziców muszą mieć orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jeśli chodzi o to pytanie, które tu pani radna zadała, jeśli chodzi o prawo do emerytury i rezygnacja z tej emerytury, to jest taka możliwość. Tylko tak powiem państwu tylko ogólnie, jeśli chodzi o to przyznawanie tych świadczeń tutaj z poziomu gminy. W ustawie o świadczeniach rodzinnych jest taki zapis, że świadczenie przysługuje nad osobą niepełnosprawną, jeżeli u tej osoby niepełnosprawność powstała w okresie dzieciństwa lub do 21 roku życia. I jakby z zasady my jako ośrodek odmawiamy przyznawania tych świadczeń. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jakby mówi o tym, że ten zapis ustawy jest niezgodny z konstytucją, ale jakby jeśli chodzi o to, że my musimy respektować zapisy ustawy, to dajemy decyzje odmowne i idzie to do samorządowego kolegium odwoławczego na tryb odwoławczy. I wtedy samorządowe kolegium odwoławcze zasadniczo pyta tą osobę i prosi tam, wyznacza termin na rezygnację z emerytury i w momencie przedłożenia decyzji o rezygnacji następuje przyznanie, dlatego że wiecie państwo, to jest dosyć ryzykowne, gdyby ktoś składając wniosek od razu zrezygnował ze świadczenia emerytalno-rentowego. Musi być taka stuprocentowa pewność, że po zweryfikowaniu całego wniosku, że inne okoliczności są spełnione, a nie jest spełniony tylko ten warunek związany z tym, że jest prawo do emerytury. To tak z grubsza to wyglądałoby to załatwienie tego prawa do świadczenia, ale jeżeli osoby mają wątpliwości i chciałyby uzyskać takie szczegółowe informacje, to naprawdę zapraszamy do ośrodka. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? To już może panie Jurku, pani Halinka jeszcze jedno. Odnośnie autobusów. Pani Halino, bliżej mikrofonu można? Nie słychać tutaj. Wiem. Sprawę poruszałam na komisjach. Czy coś w tej materii się ruszyło, jeśli chodzi o trasę przejazdu tych autobusów? Szanowna pani radna, rozmawiałem tutaj z panem Piotrem Ostrowskim, szefem tutaj Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego. Zmiana jest możliwa, ale dopiero po zmianie uchwały ustalającej trasy przejazdu. Czyli nie ma możliwości obecnie, możemy o tym rozmawiać od załóżmy września, a najlepiej mówił od 1 stycznia, bo wtedy opracuję już takie trasy, żeby były bezpośrednie połączenia, bo tak mu zasugerowałem, żeby na przykład ktoś, czy mieszka w Nowej Wsi, czy mieszka w Proszyskach, czy mieszka w Siemionkach, żeby miał bezpośrednie połączenie, a nie tak jak teraz pani jeździła, że musiała pani się, załóżmy, pani może akurat się nie przesiadała, ale sprawdzaliśmy, że mieszkaniec Nowej Wsi bezpośrednio by nie dojechał do urzędu w Jeziora, bo by musiał się przesiąść w Ujcinie. Oczywiście krótki, tak, jakby zdążył, bo krótki czas na przesiadkę, bo pan tu sugerował z KPTS-u, że z każdej miejscowości jest możliwość dojazdu, no ale trzeba by było mieć ze sobą wszystkie te rozkłady. No i według nich tam patrzeć, gdzie, jaki autobus, gdzie się przesiąść, żeby dojechać na czas i jeszcze później wrócić z powrotem do miejsca zamieszkania, nie? Także mówił, że się pochyli nad sprawą, no mówił, że to nie jest dla nich takie proste, bo chodzi o taki aspekt logistyczny, no ale przygotują się. Nawet gdyby był ten transport nie dwa razy w tygodniu, nawet gdyby był jeden raz w tygodniu,
to uważam, że w zupełności by to wystarczyło, a na pewno ludziom by to pomogło. On jest raz w tygodniu, tylko dwukrotnie. Powiedzmy obecnie jest dwukrotnie, ale ja mówię, gdyby takie rozwiązanie na przyszłość, to chociaż raz w tygodniu, ale żeby każdy miał bezpośrednie połączenie. Nie? Jest raz w tygodniu, tylko w dwóch różnych godzinach. Jest tylko wtorki. Dobra, to poczekamy do tego. Ja jeszcze. Droga nad jezioro, ta tak zwana wapniówka, ona jest przez kogoś zastawiona. Była odblokowana, że tak powiem. Ja dzisiaj jechałam przed 15 minutami, no może przed 20. Są postawione dwa znaki wskaźnikowe i na środku jest taka tabliczka biało-czerwona. Także od tej strony głównej przejechać nie można. Czy ktoś, może pan wiedział, dlaczego jest zastawiona, że nie ma wjazdu? Już mówię, tutaj jest to spowodowane przebudową tej drogi. Ta przebudowa już trwa od zeszłego roku, bo firma jest ta sama, która robiła przebudowę drogi w miejscowości w Siemionkach. Praktycznie bardzo trudno się współpracuje z tą firmą. Przede wszystkim jest nierzetelna. I tutaj mieszkańcy wręcz prosili, bo jak panowała obecnie ta susza, a ludzie tam dosyć z zewnątrz rozpędzają się, że tak powiem, nad to jezioro, tumany, kurzu i tak dalej. A poza tym też w trosce o stan tej drogi, ponieważ na jakimś etapie ona jest przygotowana pod asfalt. W zasadzie to powinno być w interesie tego wykonawcy, bo jakiś tam wkład finansowy położył ten kamień, wyrównał tą nawierzchnię i powinien zaraz w krótkim czasie położyć na to nawierzchnię asfaltową. I co dzwonię do tego pana, to zawsze jest taki termin, że za 3 dni, za 5 dni będzie już kładł masę asfaltową, ale nigdy to się nie sprawdza. I w związku z tym, że jest to przebudowa drogi, została ona na ten czas zamknięta do czasu aż zakończenia. Bo w zasadzie ten pan, wykonawca, odpowiada za bezpieczeństwo na tej drodze, wykonawca. Przez ten czas związania z umową wykonywania tej drogi. Ten czas to trwa i trwa, jeśli nie 2 miesiące, to tak mniej więcej. Najpierw stały tam maszyny i była droga przejezdna. Teraz od pewnego czasu jest przyblokowana, a tam chyba tylko jedna rodzina mieszka. Nie wiem, ale jest przyblokowana i nie wiem, komu to tam służy. Dobra. A jak długo może być w takim stanie? To znaczy umowa jest do końca czerwca z wykonawcą. Ale co już mówi, że już za tydzień będzie wkład warstwy wierzchni. I jeszcze mam jedno pytanie. No, powiedzmy, że chyba do pani sekretarz. Czy skończyła się na tyle, może nie skończyła się, czy już są takie możliwości, że można przeprowadzać zebrania wiejskie czy sanepid? Nie. Niektórzy dopytują się, chcieliby mieć bliższy kontakt z niektórymi osobistościami. Pandemia jako taka nie istnieje, ale same zebrania o dużej liczbie uczestników, ale to nas niby nie dotyczyło, słuchajcie, bo na takim zebraniu u nas jest 30, 50, to jest góra. Więc tak, zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw można. Można. No to myślę, że sołtysi słyszeli i przy okazji taka prośba do sołtysów, by zaktualizować tablicę. Nie powiem, że wszędzie, ale w niektórych jest. Jak jest w niektórych, to rzutuje to na resztę sołtysów. Jeśli są gdzieś 2 tablice, to albo tą drugą zlikwidować, albo powiesić tam ogłoszenia aktualne, bo w niektórych marcowe na przykład są. Ja dziękuję. Tyle. Panie Jurku, proszę bardzo. Szanowni Państwo, wspomniał Pan temat suszy. Aktualny. Sprawdzałem raport Jungu, także między innymi Kujawsko-Pomorskie, gmina Jezioro Wielkie, strukturalne zagrożenie suszą. A tutaj przed sesją rozmawiałem tutaj z szefem spółki wodnej. Optymistyczne
powiedzenie, po 40 paru latach uruchomiona studnia została. Także serdeczne dzięki, panie prezesie. Ma pan jakieś problemy w zakładzie? Nie ma. No i to jest budujące. Miejmy nadzieję, że tej wody nie zabraknie, chociaż do celów bytowo-gospodarczych. Prawda? Można problem rozwiązać? Można. Panie wójcie, odnośnie inwestycji. Droga Lubsówek-Borowa, termin rozpoczęcia, zakończenia. Budowa chodnika na cmentarzu parafialnym w Kościuszkach. To samo. Żeby się nie okazało, to jak z drogą Siemionka, tutaj pan wspomniał przed chwilą, już nie będę nawiązywał dalej. Żeby nie była robiona w grudniu. Bo jakoś wykonania ocenimy po czasie. Dziękuję bardzo. I jeszcze, póki jestem przy temacie, harmonogram budowy hali, jak nam wygląda? No jeżeli chodzi o budowę hali, to wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, nawet troszeczkę wyprzedzają, z tego co wiem, termin. Ale do końca listopada, tak? Do końca listopada mamy zakończenie hali. Myślę, no wykonawca twierdzi, że wyrobią się, no także. Jeżeli chodzi następna kwestia o utwardzenie terenu wokół urzędu i parkingi i przy hali sportowej, no zlecimy to in-house'em w spółce i spółka będzie to wykonywać, więc termin niby jest wstępny na sierpnia, więc myślę, że to zostanie wykonane tak razem praktycznie zbiegnie się to z zakończeniem budowy hali. Jeszcze dwa pytania były? Jakie pytania jeszcze? No nie. Pan notuje sobie. A droga Lubsówek-Borowa już jest, inwestycja jest zakończona. Mamy mieć teraz przegląd gwarancyjny w maju, myślę. Pan radny? Aha, Borowa Lubsówek. Borowa Lubsówek nie, to jest do końca października. Chodnik Kościuszki? Chodnik Kościuszki, panie Mirku, na jakimś... Do września jest umowa, nie? Bo żaden inny wykonawca nie chciał złożyć oferty, bo chcą długie terminy. No ale z dniem 30 września, rozumiem, i mówił, że praktycznie jak będzie miał wolną lukę czasową, to wchodzi i robi, a może być to faktycznie we wrześniu, nie? A jeszcze może jak pan jest przy mikrofonie, może mi pan powie termin odbioru tych gabarytowych nieczystości, tych folii i tak dalej. To znaczy, bo był odbiór w kwietniu i drugi będzie na jesień. Ale nie, chodzi mi o folię rolniczą i tak dalej. A, chodzi o folię rolniczą. Mamy już wybraną firmę, bo zrobiłem najpierw jedno zapytanie ofertowe. No i praktycznie zgłosiła się wówczas tylko jedna firma. Kwota była o 8000 zł wyższa niż mieliśmy zabezpieczoną kwotę w budżecie i podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. I zrobiłem drugie zapytanie ofertowe, tamto unieważniliśmy. No i wówczas zgłosiły się dwie jeszcze inne firmy, z tym, że ta droższa oferta już się mieściła, ale była na pograniczu tej kwoty, jaką mamy. Natomiast druga firma, to jest firma Agro OPC z Mogilna, zgłosiła ofertę tutaj na, jeżeli dobrze pamiętam, 27 700 zł, czyli to jest praktycznie połowa tej kwoty, jaką mamy przeznaczoną i mamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu. No i tutaj pani zapewniła, bo ma naprawdę dużo tych umów. My mamy termin do końca czerwca odbioru, także mówię, na pewno termin będzie zachowany, jeżeli chodzi o odbiór z terenu naszej gminy i odbędzie się to na takiej zasadzie, że po podpisaniu umowy, a ma być to w tym tygodniu, podpisanie umowy z tą firmą, otrzymają od nas adresy i ilości według deklaracji, tak jak rolnicy składali. I wówczas oni się skontaktują, ustalą termin i każdy rolnik będzie musiał dowieźć te swoje odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedlimowie. Tam będą sektory z podziałem na wszystkie te odpady rolnicze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przed punktem 15 projekty uchwał proponuję 5 minut przerwy.
Proszę o ciszę i zajęcie miejsc. Wznawiamy sesję Rady Gminy Jeziora Wielkie. Przechodzimy do punktu 15, projekty uchwał. Proszę o ciszę. Tutaj na wniosek pana Jurka Burzyńskiego, pan Jurek Burzyński prosił, abyśmy czytali uchwałę raz z uzasadnieniem. Ale może tutaj większość radnych niech zdecyduje przez podniesienie ręki, kto jest za tym, żeby nie czytać całej uchwały, tylko tytuł i to wszystko, żeby było. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za tym, żeby nie czytać całej uchwały. 12 radnych jest za tym, żeby nie czytać. Kto jest za tym, żeby czytać? Jeden radny jest za tym. Dobrze, dziękuję. A więc zostały przegłosowane, że nie czytamy uchwał. Tylko tytuł i to wszystko. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 32/237/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2021. Proszę głosować. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt drugi. Uchwała nr 32/238/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Proszę o zagłosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 32/239/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w gminie Jeziora Wielkie. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 32/240/2022 w sprawie uchwalenia programu osłonowego pod tytułem Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 sprzeciw. Podpunkt piąty. Uchwała nr 32/241/2022 zmieniająca uchwałę nr 31/232/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z dnia 22 marca 2022 roku. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt szósty. Uchwała nr 32/242/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt siódmy. Uchwała nr 42/243/2022 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt ósmy. Uchwała nr 32/244/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś, o, proszę bardzo, panie Waldemarze. Może poprosimy do mikrofonu.
powitać serdecznie wszystkich radnych. Pan radny Burzyński wywołał temat dróg, to chciałbym się odnieść do tego tematu, jeśli można. Może przypomnę troszeczkę historię, bo jeśli przypomnę czas, kiedy ja też byłem radnym i były pytania odnośnie dróg, inwestowanie w drogi powiatowe. Zawsze osoby, które tutaj były z radnych powiatowych lub wysłannicy starosty odpowiedzieli, że nie ma pieniędzy i w naszej gminie praktycznie przez tą kadencję, w której ja byłem, nic się nie działo, żadnej ani kilometra bodajże drogi nie było zrobionych. Ja chciałem przypomnieć, że już w pierwszych dniach, kiedy starostą był jeszcze pan Bartosz Nowacki z PO, tak, nie byłem w zarządzie, bo wiadomo, że zarząd ustala, jakie drogi będą robione, gdzie i tak dalej, przy współpracy oczywiście radnych powiatowych, tak. Chciałem podziękować panu Bartoszowi Nowackiemu, który był wtedy starostą, że jednak, chociaż byłem kontrkandydatem pana starosty, jednak w naszej gminie w tym okresie zaczęło się dużo dziać. Ja może przypomnę, na moją interpelację, którą złożyłem pierwszy od razu, gdy rozpocząłem działalność, właściwie działalność, kiedy zostałem radnym powiatowym, pierwsza moja interpelacja była odnośnie drogi Strzelno Nowa Wieś. Ten odcinek drogi został podzielony bodajże na takich 6 etapów, bo w pierwszych odcinkach, w pierwszych etapach były zrobione drogi tutaj od strony Strzelna do Zofiówki, później następne etapy. Ale może teraz powiem, jakie były inwestycje na terenie naszej gminy, bo oczywiście nie będę już mówił o gminie Dąbrowa, czy Mogilno i Strzelno, bo tu też mamy drogi powiatowe, ale co się działo w naszej gminie. No to tutaj mamy podzielone na 3 odcinki drogę Strzelno-Wójcin, ulica Miracka, odcinek 3 200 km. Następny odcinek mamy Strzelno-Wójcin, Nowa Wieś, odcinek kilometr 212, tam z kawałeczkiem. Następny odcinek Strzelno-Wójcin, Nowa Wieś, 1770. Kolejną moją interpelacją była interpelacja też w pierwszych dniach Nowa Wieś, Przyjezierze. Tam był odcinek przez las doprowadzający do Przyjezierza. Ten odcinek nie był dokończony. Udało się jeszcze za poprzedniego starosty ten odcinek zrealizować. To było Przyjezierze Nowa Wieś. Ten odcinek o długości 6 km. Kolejny odcinek był zrobiony też, chociaż krótki, ale był w Nożyczyn-Lenartowo. Może tutaj weźmiemy teraz rok 2020. Jest dokończenie drogi Strzelno-Wójcin za prawie 1 480 000. Już nie będziemy wchodzić w te końcówki, ale na kolejne odcinki były robione. Kruszwica-Włostowo, Krzywekolana, odcinek Rzeszynek lub Stówek. Kolejna droga Kruszwica-Włostowo, Krzywe Kolano lub Stówek, też tutaj jest 2 km 550. No, musimy też wspomnieć o remontach takich cząstkowych, które cały czas były lepione nawierzchnię tą masą bitumiczną, tym grysem i emulsją, kruszywem. Pamiętam Państwu tutaj jeszcze przed pandemią, obiecałem, że będę kolejną się starał, bo wiadomo, że nie można zarzucić interpelacjami starosty, bo po prostu te jak to kogoś zarzuci interpelacjami, to nie jest jakaś książka życzeń, że wszystko będzie zrealizowane. Trzeba robić to sukcesywnie, etapami. Następnym tutaj obiecałem, że zajmę się drogą w Siedlimowie, w samym centrum Siedlimowa,
złożyłem interpelację. Chociaż z tą drogą miałem bardzo ciężko, bo naprawdę musiałem manewrować pomiędzy niektórzy z radnych powiatowych patrzą tutaj, tak można powiedzieć, partyjnie, a to nie powinno tak wyglądać, jesteśmy takim małym społeczeństwem, że nie powinno tak się patrzeć. No ale w każdym razie ta droga została zrealizowana przy współpracy jeszcze z panem wójtem, bo to pan wójt jeszcze dzięki współpracy jeszcze chciałem podziękować tutaj radnym oczywiście, bo też ten chodnik został zrealizowany. Także uważam, że to jest duży sukces, że jednak ta droga powstała, bo tym bardziej, że tam jest droga doprowadzająca, łącząca gminę Wilczyn z naszą gminą. I tam był odcinek wyremontowany w miejscowości Wtórek, a nasza droga po prostu straszyła. Dzisiaj ta droga jest jeszcze ładniejsza, bo jest jeszcze szersza, bodajże o pół metra z jednej strony, pół metra z drugiej strony, także o metr jest szersza, chodnik. I to jest największy sukces też, że tą drogą praktycznie z całej naszej gminy przyjeżdżały osoby, a nie tylko i spoza gminy, na pogrzeby, na wesela. Także bardzo, bardzo fajnie, że ta droga powstała. Kolejną moją interpelacją była interpelacja wraz z petycją taką mieszkańców, szanowni państwo, bo chodziłem od domu do domu i prosiłem i zbierałem podpisy, żeby mieszkańcy wsparli mnie, ale to już za następnego starosty, Tomasza Krzesińskiego, odnośnie drogi Woli Koruszkowej. I droga Woli Koruszkowej została podzielona na dwa etapy. Jeden etap, już ten najgorszy odcinek został zrealizowany, kolejny będzie w następnych latach. Co jeszcze? Szanowni państwo, obiecałem państwu, że będę starał się o kolejną drogę, czyli teraz moim priorytetem jest droga Kownaty-Wójcin. Przebudowa w ogóle tej drogi i tak dalej, także szanowni państwo, będę się starał z całego serca, żeby ta droga powstała. Dlaczego? Dlatego, że droga łącząca Wilczyn, Kownaty jest poszerzona, chodnik, poprawiło się bezpieczeństwo ludzi i ta droga łącząca praktycznie do przyjeżdża, bo tam bardzo dużo osób do przyjeżdża jeździ, te drzewa, czyli nie można poszerzyć tej drogi, niestety będzie potrzeba usunąć i zrobić naprawdę z takiego z pierwszego zdarzenia, jak jest w drogie, droga w gminie Wilczyn, tutaj ta łącząca właśnie przy jeziorze z Wilczynem, to był wielki sukces. Także szanowni państwo, proszę państwa o cierpliwość. Naprawdę w stosunku do ubiegłych lat, do ubiegłych kadencji w drogach powiatowych bardzo dużo się dzieje. Muszę państwu przypomnieć, że my mamy tylko dwóch radnych powiatowych. Teraz akurat i radnym powiatowym, i starostą jest pan Tomasz Krzysiński. Także chwała, że z naszej gminy jest tutaj starosta. Także mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie się działo. No i praktycznie to wszystko. A jeśli chodzi o chodniki, panie Burzyński, no to z tymi chodnikami to trochę ciężej jest, no bo jednak tych pieniążków w budżecie brakuje z tego względu, że został oddany do użytku też szpital i zakończona realizacja tego szpitala w Mogilnie. Także ogromne środki na to poszło. Teraz będzie też modernizacja szpitala Strzelnie, także no trzeba powiedzieć, że szpital to są takie ogromne budynki, które 10 milionów się włoży i tego nie widać, tak? A jednak 10 milionów jakby było przeznaczonych na drogi, to wszyscy mieszkańcy by od razu to widzieli, ale pomalutko, sukcesywnie będziemy dążyli, żeby ta nasza gmina piękniała i mam nadzieję, ja przynajmniej ze swojej osoby mogę powiedzieć, że będę robił wszystko, żeby jak najwięcej inwestycji było w naszej gminie, bo w poprzednich latach tego nie było. I naprawdę nasza gmina była opuszczona i zaniedbana taka, że no, można powiedzieć, że tak kolokwialnie wstyd było, tak. Ale pomalutku będziemy robić. Moim marzeniem jest jeszcze po tej drodze, oczywiście jeśli by ta droga była zrobiona w Wójcinie, kolejny etap, to chciałbym dążyć do tego, żeby zrobić drogę Nożyczyn Jeziora Wielkie. To jest moje marzenie, mam nadzieję, że zostanie kiedyś zrealizowane. To
tutaj mówimy o tej drogi doprowadzającej do naszej gminy od samego Nożyczyna, od tej krajówki tutaj, także, także myślę, że to był, jest dobry pomysł. Zobaczymy, jak to będzie zrealizowane. Czas pokaże. Kadencja jeszcze bodajże rok została. Co się uda zrobić, to, to już zostanie w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, proszę. Ja mam pytanie, panie radny. Dziękuję oczywiście za to, że pan ze starostami bardzo dobrze współpracuje i że te inwestycje są rzeczywiście na terenie naszej gminy widoczne i każdy to widzi. No myślę, że każdy się zgodzi z tym, że no w poprzednich latach, czyli w poprzednich kadencjach starostwo było bodajże na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o dochód w Polsce. No i tych inwestycji było bardzo mało, a teraz no, jest chyba na 11 miejscu i tych inwestycji jest bardzo dużo, więc to akurat się cieszymy, że szpitale powstają, drogi i tak dalej. Ale ja mam pytanie jeszcze, bo ten odcinek drogi we Woli Kożuszkowej, tam brakuje bodajże 200 metrów i jest dziura na dziurze od drogi gminnej do bodajże, to jest przed Świetlicą się kończy, to jest 200 metrów i to tak troszeczkę źle rzutuje, jeżeli chodzi o wykonawstwo i no, część drogi jest bardzo ładna, a 200 metrów jest no, dziura na dziurze. No, maszyny były i tak dalej, mógł się bardziej pan, że tak powiem, postarać i przekonać starostę, aby te 200 metrów jeszcze zrobić. Więc no, chwała panu za to, że pan się stara i że ze starostą współpracuje, ale te 200 metrów to myślę, żeby zaraz tak budżetu nie obciążyło. A kolejna sprawa, taka bardzo ważna, która no, miała być zrealizowana w tym roku, to jest poprawa tej właśnie nawierzchni jezdni w Siedlimowie, gdzie został odstawiony bubel. W sensie, że no, wykonawca, ja nie twierdzę, że to starostwo zrobiło, ale została ta droga, inwestycja odebrana, a został wykonany bubel, gdzie wykonawca, no, ja byłem świadkiem tego, wybrał około 5 cm kamienia i mu brakło masy, żeby tą drogę zrobić w taki sposób, jaka miała być zrobiona. I teraz mieszkańcy muszą po krawężnikach 20 cm wjeżdżać do posesji. No, na szczęście zostało to na chwilę tam złagodzone, ale miała ta inwestycja być poprawiona w tym roku. I myślę, że powinien pan tego przypilnować. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna właśnie inwestycja, która miała być w tym roku poprawiona. I kolejny temat, bardzo ważny. Przekazaliśmy jako gmina, czyli państwo radni i z budżetu gminy przekazali 60 tysięcy na remont drogi w Radunku. Oczywiście zarząd i starosta poprosili nas o to, aby na razie te 60 tysięcy mogli wrzucić w koszt budowy drogi powiatowej we Włostowie, ale w tym roku miały być te pieniądze oddane, w sensie, że miała być wykonana ta droga w Radunku. No i niestety to stanęło i rozmawialiśmy tu z panem starostą i pan starosta powiedział, że w tym roku tego nie będzie realizowane i że generalnie te 60 tysięcy, no tak, no gdzieś tam się zapodziało. No, myślę, że pan powinien przypilnować tego, aby się odnalazły te pieniądze, bo to są nasze pieniądze, które przeznaczyliśmy na drogę powiatową, którą mieliśmy wybudować i naprawić wspólnie, później ją przejąć na majątek gminy. Więc prosiłbym, aby pan tego przypilnował, bo to już pieniądze poszły. 60 tysięcy to nie jest tak mało. No, wtedy to nie było tak mało, teraz może być może w tym roku przy tych cenach jest troszeczkę mniej. Ale rozmawialiśmy też z mieszkańcem Radunka, gdzie dołożyć miał też własne środki. I to by wystarczyło na wykonanie tej nawierzchni, bo tam jest bodajże 700 metrów czy 800, o ile pamiętam. I miała być nakładka zrobiona, miało to być już, że tak powiem, spięte, bo tym bardziej, że my mamy zamiar, jeżeli oczywiście otrzymamy środki, do tej drogi i z Golejewa pociągnąć nową drogę, nową nawierzchnię. I to by tak fajnie wyglądało, a jeżeli my zrobimy, nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, to zostanie 700 metrów dziur, na które daliśmy pieniądze. Więc prosiłbym, aby w imieniu własnych mieszkańców i radnych przypilnować tego, bo te nasze pieniądze nie mogą się rozmyć. Może odniosę się najpierw do tego pierwszego aspektu o drogi Woli Kożuszkowej. Na nieszczęście droga w Woli Kożuszkowej kilka lat lub kilkanaście lat wstecz była robiona odcinkami po bodajże po 50 metrów. I takie łatanie takimi placami dużymi tej drogi i było bodajże w kilku miejscach. I teraz wychodzi taki problem, bo jest kawałeczek dobrej drogi, kilka dziur, znów jest dobra droga. No i nie wiadomo, jak to teraz zakwalifikować, czy to pociągnąć tym drugim odcinkiem tej drogi,
czy po prostu od pana Zwolińskiego, bodajże od tego Panie kanału. Radny, ja może panu wtrącę, może panu się uda przekonać pana starostę i zarząd, aby już tą drogę, ten 200-metrowy odcinek pociągnął do samego Kożuszkowa. To już będzie taki ładny, tak, to będzie bardzo ładny odcinek już. A tam to w ogóle już jest dziura w ogóle na dziurze. Chciałem zaznaczyć, że tak miało to wyglądać. Czy tak będzie wyglądało, to ja już też takiego dużego wpływu nie mam. Niestety chciałem zaznaczyć, żeby państwo to zrozumieli, radni i wszyscy, że ja nie jestem w zarządzie. Musicie państwo sobie wytłumaczyć pewną sprawę, że to jest troszeczkę inaczej niż tutaj gmina, bo tutaj powiedzmy pomysłami i głosowaniem wszyscy radni decydują, tak? No niestety jest w układzie politycznym powiatu decyduje zarząd, kto jest w zarządzie. Ja ani w pierwszej kadencji za wójta, przepraszam, starosty poprzedniego, ani za tego nie jestem w zarządzie, ja jestem zwykłym radnym. Także praktycznie chciałem powiedzieć, że jakby jeden i drugi starosta się uparł, to praktycznie żadna droga by nie była zrealizowana. I proszę to naprawdę zrozumieć i docenić, bo tak by nie było. Żadnej inwestycji nie byłoby realizowanej. Panie radny, ja panu ja się muszę, wtrącę zdanie, ale budżet przegłosowują radni przecież. To tak samo jak ja mogę proponować, a radni przegłosowują. Nie do końca się też z tym zgodzę. Jednak tam jest większość koalicyjna i ta większość koalicyjna rządzi, tak? Oczywiście, że jeśli są dobre propozycje, ja zawsze mówiłem, że z każdym starostą, z każdym burmistrzem czy z wójtem będziemy rozmawiali, będziemy się dogadywać w normalny sposób. Nie podchodzę absolutnie w ten sposób polityczny jakoś, bo w ogóle nie mam takiego zamierzenia. Podchodzę w sposób bardzo racjonalny, żeby jak najwięcej się działało, żeby jak najwięcej było, żeby najwięcej się robiło i nieważne, czy to jest gmina Jeziora Wielkie, czy to jest gmina Dąbrowa, czy Strzelno, czy Mogilno, bo to jest, robimy dla powiatu, dla całego powiatu, bo jadąc drogą, załóżmy już, która należy do Strzelna, a jadąc drogą, która prowadzi przez Nową Wieś Miradz, to nie jest w naszej gminie, a jednak nasze bezpieczeństwo też się poprawia, bo mieszkańcy z naszej gminy też jeżdżą tutaj do miejscowości Strzelno. Także tutaj nie możemy mówić tylko kategoriami, że ja mam mieć klapki na oczach i patrzeć tylko na naszą gminę. Ja patrzę na naszą gminę i walczę o naszą gminę, że chyba życzę, żeby ktoś w historii z radnych tak walczył o gminę i naprawdę dogadywał się z wszystkimi starostami, bo teraz mamy drugiego starostę i w sposób normalny, nie jakoś w sporach i tak dalej, tylko w normalny sposób, cywilizowany. Jednak te inwestycje są realizowane. Jeśli ten odcinek Woli Koszkowej będzie skończony i mam nadzieję, że będzie zrealizowany tak jak było to w uzgodnieniach z panem starostą, że będzie zrobiony jedna część, połowa tej drogi jest już zrealizowana. Ja poprosiłem jeszcze, żeby w tych takich miejscach, którzy są takie zapadłości, żeby jeszcze wysypać kamieniem. Widziałem, że coś tam jest zrobione w kierunku, troszeczkę tym kamieniem jest, te pobocza są wysypane. No mam nadzieję, że będzie zrobiony drugi odcinek tej drogi Woli Koszuszkowej. Teraz chciałem odnośnie drogi w Siedlimowie. Ta droga w Siedlimowie to ja bym do końca z panem wójtem się nie zgodził, bo pan wójt patrzy z perspektywy tylko naszej gminy, ale i że to było źle zrobione, jeśli chodzi o wykonawcę, który wykonywał tę drogę powiatową. No może troszeczkę rzeczywiście były uchybienia i z jednej strony wybrał trochę zbyt dużo tej nawierzchni tego utwardzenia z kamienia i po prostu troszeczkę spadł jest w drugą stronę, ale też jest błąd, tutaj musicie państwo mi przyznać rację, po stronie wykonawcy, który wykonywał ten chodnik, bo ten chodnik jest zbyt wysoko podniesiony. Ja nie wiem, może to jest, z jednej strony to jest i dobre, z tego względu, że szanowni państwo, za jakiś czas
za kilkanaście lat ta droga i tak będzie do ponownego nalania, tak? Także akurat ten chodnik będzie odpowiednio założony, bo on jest zbyt wysoko uniesiony, nawet tam jest problem z parkowaniem i z wjazdem. No ale jak będzie druga nawierzchnia, tam 4-centymetrowa, to akurat będzie idealnie. Kolejne pytanie odnośnie tych funduszy, które państwo i gmina przekazali na drogę. O ile ja wiem, te fundusze miały być i miała być ta droga realizowana. No, szanowni państwo, musicie zrozumieć, że głośno to było w mediach też opisywane. Po zmianie starosty zmieniły się niektóre priorytety. No, to i w mediach społecznościowych, jak Facebook i tak dalej, było też opisywane. Szanowni państwo, no niestety niektóre drogi wyleciały, a niektóre zmieniły się na inne drogi, także zobaczymy, czas pokaże. No, mam nadzieję, że ta droga zostanie zrealizowana. No, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, nie można o wszystko na każdej sesji zarzucić kogoś interpelacjami, bo to jest bezsensowne, bezcelowe. No, no szanowni państwo, róbmy to etapami, pomalutku, ale sukcesywnie, żeby ta nasza gmina piękniała. I składajmy interpelacje, jak jedna jest droga zrobiona, składajmy na drugą, jeśli jest druga zrobiona, składajmy na trzecią i tak dalej, bo tak to naszej gminie się nie zrobi nic. Muszą państwo zrozumieć, że no tak jak wspominałem wcześniej, ja nie jestem w zarządzie i tak naprawdę jeśli by zarząd zadecydował i wpisał drogi, które mają być, to te drogi będą. Także naprawdę to trzeba wytrwałości, można powiedzieć takiej troszeczkę politycznej, troszeczkę takiej dogadywania się ludzkiego ze starostami, z jednym i z drugim starostą, że te drogi zostały zrealizowane i że będą realizowane. Także myślę, że szanowni państwo i wszyscy tutaj i jako mieszkańcy, i nie mówię tylko o radnych czy o tutaj o gminie, tak? No, nawet spoza gminy powinniśmy się cieszyć, że jednak te inwestycje są realizowane. No, ja jestem bardzo szczęśliwy teraz, że ukończona też została droga doprowadzająca do Strzelna przez Nową Wieś, bo pan przewodniczący rady tam pewnie jeździł i widział, jaka ta droga jest i ile samochodów tam zostało popsutych, także. Dobrze, panie radny powiatu, jeszcze chciałem tak. Momencik, jeszcze tylko ja tutaj zadam. Panie Waldemarze, tak. W Nowej Wsi teraz zbliża się okres letni. Wszyscy Inowrocław, pół Inowrocławia jeździ na Przyjezierze. Nam brakuje tak około 300 metrów chodnika. A tam są dzieci małe, chodzą rodzice z wózeczkami, ze wszystkim. Muszą chodzić po trawie takiej, no do kolan prawie. Rozumiem. Brakuje nam tylko około 300 metrów chodnika w jedną stronę i 200 Pan przewodniczący mówi o prawej stronie, tam jadąc do Strzelna, tak? Tak. Tak, to wiem, ja to rozumiem, tam jest krótki odcinek. Panie przewodniczący, postaram. Proszę? Tak, panie przewodniczący, postaram się porozmawiać z panem starostą. No, mam nadzieję, że się uda ten odcinek zrobić. Dobrze. Panie Jurku, pan Jurek tutaj był pierwszy teraz. Panie Jurku, proszę do mikrofonu. Tak, panie Jurku, bo naprawdę pana słabo słychać. Jeśli chodzi o powiat, no miejmy nadzieję, że wszystkie inwestycje są planowane i te 600 metrów, ten odcinek wymieniony będzie wykonany nie w tym budżecie, to w następnym. Ale panie radny, my się nie zrozumieliśmy w moim pytaniu. Ja wyraźnie mówiłem, chodziło mi o ścieżki piesze rowerowe przy drogach krajowych, panie wójcie również. Także łączymy te trzy gminy i rozmawiamy w temacie. A jeśli chodzi o drogi, drgnęło. Ja tu dziękowałem całemu zarządowi, wszystkim radnym na komisji ostatniej, gdzie był przedstawiciel dróg powiatowych. Także w naszym rejonie naprawdę, ale ruszyło z drogami powiatowymi, chociaż tak, te nakładki. Ruszyło, to także to naprawdę jestem wdzięczny w imieniu całej społeczności. Pozdrowienia dla wszystkich. Róbcie tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, jeśli się odniosę do tych dróg krajowych, co pan mówi, wojewódzkich, żeby je połączyć ścieżkami i tak dalej, no szanowny panie radny, no
nie za bardzo też mamy taki wpływ. No, no niestety to by musiał już sam pan starosta jednak rozmawiać z wojewodą przy współpracy jeszcze wójtów. No, jedynie jest taka możliwość, bo niestety my nie mamy wpływu jako powiat na drogi krajowe i wojewódzkie, bo to wszystko, ja wiem, że to jest wszystko połączone, ale no jednak ja uważam, że się dużo dzieje i oby tak się działo dalej. I szanowni państwo, jeśli w takiej małej kadencji, w takiej małej gminie, jeszcze jest nie koniec kadencji oczywiście, i tak dużo się zadziało, jeśli chodzi o drogi powiatowe, to naprawdę trzeba oddać wielki szacun, bo przez ileś lat w ogóle nawet kilometra nie było zrobionej drogi. No, to musicie państwo przyznać, bo tak się działo. No. Ale jeśli tak będzie i te tempo takie będzie wzrostowe, to mam nadzieję, że jeszcze następna kadencja, daj Boże, i ta nasza gmina jeszcze bardziej wypięknieje. No, ja sobie życzę tego i państwu tak samo. Może poproszę. Dobrze. Panie Marku, proszę bardzo. Jeziora Wielkie? No, tak, ja może nie wiem, czy jeszcze nie doczytałem, bo teraz zobaczymy. Panie sołtysie, ale tam jest najmniej dróg w całej, najmniej dziur w drogach w całej gminie, także nie jest taka zła. Tutaj nie wiem. Czy dobrze ja mówię, teraz przebudowa, a nie, tu jest przejście dla pieszych powiatowej Kościeżki Jeziora Wielkie, to nie to chyba bodajże. To jest ta droga. Ale to jest przejście dla pieszych. Ale tutaj jest, jeszcze mamy tutaj w planie, bodajże tu jest wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych, modernizacji drogi powiatowej Wronowy Mirosławice Budy. To już zrobione jest, tak? No to jest właśnie zrealizowane już. Nie, to nie widzę w planie. Przepraszam, ale... przypomnieć staroście o tym, ale na razie tylko nie widzę, także przepraszam, ale no, to już nic na to nie pracuje. Panie radny, ja jeszcze raz bym tak naprawdę uczulił pana, tym bardziej, że pan z tej miejscowości pochodzi, co prawda już pan tam nie mieszka i być może nie zagląda, ale Siedlimowo do kościoła pan chodzi i mieszkańcy no niestety za chwilę pana tam nie wpuszczą, bo jeżeli pan tej drogi nie zrobi i nie będą mogli wjeżdżać do posesji, a rzeczywiście ta droga wygląda fatalnie, no jest bubel totalny, odebrał ktoś tą drogę, gdzie nowa nawierzchnia jest 5 cm dokładnie niżej niż poprzednia nawierzchnia i chodnik, ja się nie zgodzę z panem, bo chodnik był zrobiony prawidłowo, bo było wszystko mierzone, poziomy były wszystkie w prawidłowy sposób naniesione i chodnik jest, dobrze był zrobiony, tylko wykonawca no spartolił robotę i to jest tylko ten problem. I wnioskowałem do właśnie zarządu, aby tej drogi nie odebrali i wykonawca miał ją poprawić. Miał ją poprawić w tym roku, no teraz rozumiem, że starosta się zmienił i być może, ale obecny starosta był w zarządzie wtedy, więc też tą drogę poniekąd odbierał, więc no, proszę jakoś tam nadusić na jakiś odpowiedni guzik i tą drogę wykonać, no, bo nie może zostać droga odebrana, a nie została zakończona. Bo dla mnie, no, ja akurat jestem człowiekiem takim uczulonym i wiem o tym, jeżeli ktoś nie wie, przejeżdża, to nie zauważa. Ja wiem o tym i cały czas patrzę na to, że tak nie może być. To jest zaledwie gdzieś około 300 metrów. Panie wójcie, może łatwiej jest o tych delikatnych uchybieniach nikomu nie mówić i wtedy nikt nie będzie wiedział. No ja nikomu nie mówię, tylko w naszym gronie tutaj mówię akurat. A to jest niewielkie grono, to nie wyjdzie stąd. Panie wójcie, nie zgodziłbym się z panem wójtem, gdyż gminne drogi, niektóre też były robione, ktoś też je odbierał i niektórzy mieszkańcy też mieli pewne obiekcje do tych dróg, także nie wiem, czy powinniśmy, panie wójcie, wchodzić tutaj w polemikę,
bo możemy się posprzeczać. Nie, ale w każdym bądź razie myślę, że naprawdę ta droga się przyda. Za kilka lat będzie podwyższona druga nawierzchnia i będzie, akurat te chodniki będą idealne, a później tak by było, trzeba było te chodniki rozrywać, chodnik nowy kłaść i podwyższać, a tak będzie wszystko dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj pani Agnieszka chciała zabrać głos. Panie Marku? Ale bliżej mikrofonu, pani Agnieszko. Ja chciałam jeszcze odpowiedzieć bardziej szczegółowo na to pytanie, bo mnie też interesuje ta droga, ta nasza właśnie, tak po ścieżki Jeziora Wielkie, właśnie na ostatnich komisjach też poruszyłam ten temat, ponieważ był przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych i dostaliśmy właśnie jako materiały dla radnych taką informację. I tutaj ta droga jest też jako, należy do sieci uzupełniających. Ja się tutaj z tym nie zgadzam, bo ona jest, nie zgodziłam się, bo właśnie była taka rozmowa z tym panem Tomczakiem, dlaczego ona jest w tych sieci uzupełniających. Ona jest dlatego tam wrzucona, bo jest inna częstotliwość ruchu drogowego. Na przykład tutaj mamy drogę Młyny Włostowo, która jest o wiele krótsza, ale tam częstotliwość jest większa ruchu drogowego. No i ta nasza właśnie droga, która nas interesuje bardziej, bo jest tutaj z tej strony, gdzie mieszkamy. No i jest po prostu, będzie w późniejszym czasie dopiero tak robiona, tak. No i tak, o ile wystarczy środków. No właśnie. To trzeba sobie szczerze powiedzieć, szanowni Państwo. Także ja z miłą chęcią chciałabym ją widzieć w tej sieci podstawowej, no ale... Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że jednak środki są ograniczone, bo jednak nasz powiat składa się tylko z 4 gmin. To nie jest duży powiat, jak inowrocławski powiat i tak dalej, ale... Nie wiem, może ja źle na to patrzę, ale szanowni Państwo, jadąc do Inowrocławia też tam szału nie ma, tak bym to określił. I Inowrocław jest dużo, dużo bogatszą gminą i powiatem inowrocławskim niż Mogileński i tutaj nasze tutaj, tak. I naprawdę jedynie co tam z jakieś zrealizowane zostały rzeczy, to wszystko te drogi krajowe i to nie podlegające pod powiat inowrocławski. Ale spójrzcie Państwo też na drogi w Inowrocławiu, w centrum, jadąc sobie tylko, objeżdżając Starówkę, tak, i jeżdżąc tymi małymi dróżkami, to naprawdę tam są takie dziury, że wstyd jechać do Inowrocławia. I taka prawda. A szanowni Państwo, jednak pomału tutaj w naszej gminie się dzieje, tak? Ja naprawdę sobie i Wam, tak jak wspominałem, życzę, żebyśmy jeszcze zrealizowali tą drogę tutaj doprowadzającą Nożyczyny, Jeziora Wielkie, co tutaj przechodzi koło pana Graczyka, tutaj cała ta droga łącząca, bo to jest naprawdę wizytówka też naszej gminy i doprowadzająca do naszej gminy, bo nawet przyjeżdżające osoby, które przyjeżdżają już z krajówki, ze Skulska, ze Strzelna, krajówką i dojeżdżając na ten słynny, który będzie bodajże chyba 2 sierpnia, czy któregoś sierpnia, festyn pomidorowy słynny, który od kilku lat nie był, a jednak jest tu parę tysięcy osób przyjeżdża, no to by była taką wizytówką, ale szanowni Państwo, no pomalutku, żeby udało się zrealizować, to będzie dobrze, ale jeśli się nie uda w tej kadencji, no to mam nadzieję, że przyszłej, no w każdym razie będę walczył o to, nie wiem, czy będę radnym, ale oczywiście, ale przynajmniej dopóki będę radnym, będę wspierał te inicjatywy, żeby powstały te drogi. I jeśli chodzi tutaj o tę drogę, co pan sołtys wspominał i pani radna, no to oczywiście, że tak, szanowni Państwo, jeśli wystarczy środków, to będziemy walczyć o każdą drogę w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Jurku. Szanowni Państwo, zgodzę się z panią, z panem Markiem. Ja tą drogą uczęszczam, ale... Proszę do mikrofonu. Szanowni Państwo, drogi są podzielone obojętnie, czy powiatowe, czy krajowe, na odpowiednie klasy. I to jest kolejność następna, także będziemy oczekiwać. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Halino. Ja czy pani Ela? Nie, pani Halina. Ja do pana radnego. Nie oceniałabym tak negatywnie dorobku naszych poprzedników czy pańskich poprzedników. Widocznie taki był wtedy, jak to się mówi, taki był klimat. Pan sobie, dla mnie to była laurka pańska, na której pojawiła się rysa właśnie w
postaci tej drogi w Siedlimowie. Tym razem zgodzę się z panem wójtem, bo był oglądał. Pani radna z Siedlimowa, która mieszka przy tej drodze, mówiła o tym, że korzystanie z tej drogi pozostawia wiele do życzenia. Rozmawiała z innymi osobami, a drogi są dla użytkowników, a nie dla tych, którzy odbierają, czy tych, którzy decydują o budowie tej drogi. Skoro użytkownicy mówią, że tam jest niewłaściwie, bo nie da się podjechać, to znaczy, że chyba się nie da, bo to nie mówi jedna osoba. A jeśli chodzi o pana starostę, ja tak zrozumiałam, że jeśli pan starosta zdecyduje, to jeśli wy jako radni pozwoliliście sobie, żeby jedna osoba decydowała za was, no to po co wy tam jesteście? Pani radna, nie wiem, czy pani się udało wbić jakąś szpilkę tutaj we mnie i tak dalej, ale jeśli chodzi o drogę, jeszcze raz się odniosę, drogę w Siedlimowie. Ta droga, zrobiłem wszystko w tym kierunku, żeby ta droga powstała. I pani nawet nie ma pojęcia, na jakie ja musiałem iść ustępstwa, na jakie, ile musiałem rozmawiać o tej drodze, negocjować, żeby ta droga powstała. I to naprawdę nie reagowałbym w ten sposób śmiechem, bo to naprawdę stawia panią w takim złym świetle, o tak bym to określił, bo naprawdę życzę komuś, żeby ktoś wywalczył tyle dróg, co zostały wywalczone. Jeśli pani zadała pytania, że ja skrytykowałem poprzednich radnych powiatowych, bo takie były klimaty, tak, czy jak pani to określiła. Zawsze są takie same klimaty, tylko sami sobie musimy je wypracować, pani radna. Po drugie, muszę państwu przypomnieć, że w ubiegłą kadencję było 4 radnych powiatowych. Ogromny wpływ na inwestycje w naszej gminie. Jakie inwestycje zostały zrealizowane? No to pani sama sobie szpileczkę wbiła. Także chyba więcej nie mam do dodania. Dziękuję bardzo. No, może pani ma jakieś pytania, bo pani chciałam odpowiedzieć. Pani Elu, tak do mikrofonu, bo nie słychać. Pani Elu. Mam jeszcze jedno pytanie co do drogi w Radunku. No bo już, no nie wiem co robić, marzyć czy nie marzyć? Pani Elu, marzyć zawsze trzeba. Tak, marzyć zawsze trzeba i to nie chodzi nawet o marzenia, tylko trzeba wszystko robić, żeby to zostało zrealizowane. I ja mogę tylko tyle powiedzieć, że nie mam wpływu jako radny, bo pani zostałem tutaj zaatakowany, że po co jestem radnym. No, ja uważam, że jako radny się bardzo dobrze sprawdzam w tej roli. Jeśli będą propozycje takie, jeśli odnośnie obojętnie jakiej drogi w naszej gminie, obojętnie, zrobię wszystko, żeby ta droga powstała. Także mogę państwu tylko to obiecać. Nic więcej nie mogę dodać. Niestety musicie państwo zrozumieć, że są zarządy. To nie jest tak jak tutaj. To jest troszeczkę inaczej wygląda. Na zarządzie są radni, którzy są tylko w zarządzie i oni decydują, jakie drogi mają powstać. I naprawdę, żeby wprowadzić daną drogę na zarząd i to trzeba się naprawdę postarać, negocjować, rozmów o bardzo, bardzo dużo. Naprawdę, jeśli ktoś chce coś zrealizować, to naprawdę trzeba się postarać. Trzeba jeździć do powiatu. Naprawdę to nie jest to, że państwo myślicie, że dieta radnego wynosiła jeszcze niedawno 900 zł. Za 900 zł ktoś jeździ ileś razy do powiatu. Bo to jest naprawdę, musicie państwo zrozumieć, że radni z naszej gminy mają najdalej, bo mają 30 km w jedną stronę, 30 w drugą, bo mamy 60 km. I to się naprawdę nieraz jeździ ileś razy w ciągu miesiąca i na sesję, i na komisję i tak dalej. Także to nie jest takie, akurat teraz bodajże druga sesja jest, która jest podwyższona na 1305 zł. To nie chodzi tutaj nawet o pieniądze, tylko chodzi, że naprawdę trzeba się starać. No, i to jest praktycznie takie zadanie dla wytrwałych, o tak bym to określił. I naprawdę, szanowni państwo, nie doszukujmy się naprawdę jakichś złych rzeczy na siłę i nie wbijajmy sobie nawzajem szpilki, bo przy takim podejściu, jak
pani radna Halina tutaj, jak ja bym wbijał w szpilki, tak jak pani wbija, to naprawdę żadna osoba w powiecie by nie chciała nawet ze mną rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Pani Wando? Pani Wando, do mikrofonu proszę. Jak już mówimy o drogach, panie wójcie, kiedy ta moja droga będzie i czy w ogóle będzie? A Boże, mówi pani o obwodnicy, koło ścieżka. Nie, nie, nie. Ja tylko chcę ten kawałeczek, gdzie jest dojście do placu zabaw, do hydroformy. Pani radna. I jedyny wyjazd z bloku, jedyna droga, na którą może blok wyjechać, mieszkańcy bloku. Pani radna, no musi pani się uzbroić w cierpliwość. Na razie realizujemy, tak jak mówiłem, te większe inwestycje, na które otrzymujemy dofinansowania. A tam jest niewielki odcinek i wierzę w to, że kiedyś jakieś środki nam pozostaną i wykonamy tą drogę, bo rzeczywiście tam jest 100 metrów bodajże, no tam nie ma dużego odcinka. No nie ma dużo właśnie. I można było ten temat już zakończyć, ale no, na dzień dzisiejszy sam pani wie, jaka jest sytuacja, że do wszystkiego dokładamy. Mieliśmy w tym roku zaplanowane dwie drogi i prawdopodobnie z tej drugiej drogi będziemy musieli zrezygnować z tego względu, że no koszty wszystkiego tak wzrosły, no udało nam się, że tak powiem, tą drogę w Lubstówek Borowa zaoszczędzić jeszcze 60 tysięcy w porównaniu do zeszłego roku, ale do wszystkich inwestycji musimy praktycznie dołożyć i to niemałe kwoty. No, cokolwiek byśmy nie robili, nawet programy funkcjonalno-użytkowe, cokolwiek mieliśmy najniższą ofertę, panie Mirku, 27 tysięcy, tak, na program funkcjonalno-użytkowy, na który musieliśmy przygotować, aby złożyć wniosek o dofinansowanie na PSP, nie PSP, tylko OSP Jeziora Wielkie, na nową remizę. Najniższa oferta była 27, kolejna była 50, tak? 42 tysiące, a kolejna 172 tysiące. I olśniło mnie, że mam znajomego, który takie programy wykonuje i przypomniałem sobie przez przypadek, bo nawet mi umknął i zadzwoniłem i nam to zrobi, no, chciał 15 tysięcy, mówił, że zrobi nam to za 10, więc już mamy do przodu, ale to jest ewenement wszystkie, nawet jeżeli chodzi o same projekty dróg. Projekty dróg niedawno wykonywaliśmy podobne odcinki dróg za 13, 15 tysięcy do 20 tysięcy z kawałkiem, to już była taka wygórowana cena. Teraz od 50 się zaczynają. Ja nie wiem, co tak podrażało. No, papier nie podrażał tyle i tusz. No, nie wiem, o co chodzi. Tusz więc drodzy państwo, no, musicie zrozumieć to, że my nie mamy, jeżeli chodzi o spinanie budżetu, to pani skarbnik no, po nocach za chwilę nie będzie spała, bo nawet za energię mieliśmy 500 tysięcy, teraz 1 300 000 z kawałkiem. No, już o tym mówiłem na komisjach, ale no wszystko rośnie niesamowicie. Mam nadzieję, że to jakoś się ustabilizuje i będziemy wiedzieli, na czym stoimy, bo w zeszłym roku była, o ile była sytuacja w zeszłym roku spokojna, praktycznie te inwestycje, które zaplanowaliśmy, no rzadko się zdarzyło, żeby koszt był większy niż był w kosztorysie, a teraz no razy dwa praktycznie jest. Także no, musimy się zrozumieć i jakoś na spokojnie te inwestycje realizować, wspólnie rozmawiać, aczkolwiek no i niech pani wierzy, że kiedy tylko panią widzę, to od razu o tej drodze myślę. Dobrze. Panie Mirku, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wpłynął tutaj do Urzędu Gminy wniosek o wykup działki między Dino a cmentarzem miejscowości Wójcin. I w związku z tym, no tutaj byśmy prosili Państwa o wyrażenie zdania, opinii co do sprzedaży, wystawienia na sprzedaż tej działki. Dziękuję. Czyli przegłosować Państwo muszą, czy sprzedajemy, czy nie sprzedajemy, bo na komisji ten temat omawialiśmy, ale nie było tylko 8 czy 9 radnych i nie chcieli podejmować decyzji. To jest byłe boisko w Wójcinie przy tej żółtej starej szkole, jak było, jedziemy w kierunku Wilczyna i obecnie tam jest Dino i jeszcze pozostał kawałek działki właśnie między Dino a cmentarzem. Tam jest parking teraz tak przy cmentarzu i parking pani radnej też. Pani Jolu, do mikrofonu. Tam była taka mowa na komisji, że jest to parking dla osób, głównie w czasie wszystkich świętych, później są pogrzeby i to naprawdę to miejsce spełnia rolę parkingu.
co będzie, jeżeli tam zostanie to wykupione i na pewno nie będzie takiej możliwości, żeby parkowały tam samochody. I tu jest właśnie ten głównie problem. Nie wiem, jak inni tutaj radni się na to zaopatrują, bo co wtedy z tymi samochodami, czy zaparkują? No. Ale słuchaj, ja powiem tak, we wszystkich świętych to ludzie parkują przed kościołem, wszędzie po prostu, tam gdzie jest możliwość, na drogach, nawet tam gdzie są takie troszeczkę zakazy, taka prawda, no wtedy nie oszukujmy się, mnóstwo ludzi. Nie wiem, naprawdę, no mówię, takie pierwsze mi się myśl taka nasunęła, tak, żeby nie wiem, niech się wypowiedzą osoby, które mieszkają w Ucinie i to, no. Proszę Państwa, może Wy się Państwo zastanowicie przez moment, a ja chciałabym podziękować Panu Wójtowi i Radnym Gminy Jeziora Wielkie w imieniu Pani Dyrektor z Zakładu Aktywności Zawodowej i wszystkich pracowników i w imieniu osób niepełnosprawnych za to, że w kwocie 850 zł złożyliśmy się na szczytny cel, na drugi bieg osób niepełnosprawnych pod hasłem Na skrzydłach ZAZ-u. Za te pieniążki zostaną zakupione lub no zakupione już zostały. Ja widziałam te nagrody, są naprawdę wdzięczne. Cieszą się podopieczni tego zakładu. Serdecznie dziękuję. Naprawdę były to szczere podziękowania. Mam również tutaj właśnie w imieniu Pani Dyrektor podziękowanie. Pani Dyrektor Joanny Rusztyk. I serdecznie naprawdę dziękuję. Mała rzecz, a cieszę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Ja może przekażę te podziękowanie tutaj Panu Wójtowi. O, jeszcze oprawcy takie. Oby więcej takich zjady. Dobrze. Panie Radny, ja myślę, że na ręce... Mówicie na mnie jak to radna, jak to radna. Na ręce przewodniczącego raczej, Pani... Pani Radna, na ręce przewodniczącego chyba raczej. Dobrze, to Pani wójcie i Pana przewodniczącego. Dobrze, to ja przekażę. Dobrze. Pan sobie oprawi. Tak. Dziękuję. Panie Mirku, tą decyzję tutaj za chwilę podejmiemy po zakończeniu sesji. A teraz, żeby nie przedłużać, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pytania? Proszę bardzo, Pani Aniu. Do mikrofonu proszę. Książki na te laptopy popegerowskie, co miały dzieci dostać? Czy to już wpłynęły? Tak? I kiedy będzie realizacja? Panie Mirku, do mikrofonu. Od wczoraj dostałem taką informację tutaj, no i przygotowujemy. Wiadomo, że musi iść też ta specyfikacja do sprawdzenia przez radcę prawnego. Moim zdaniem gdzieś do końca czerwca powinien być wybrany wykonawca. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Pawle? Do mikrofonu, panie. Po gimnazjum, co ze starostwem miało być projekt razem robiony, czy na razie nic nie wiadomo? Starostwo miało dać nam odpowiedź do końca kwietnia. Do końca kwietnia, do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Będę dzwonił do starostcy, co z tym dalej robimy, czy są zainteresowani, czy nie. No oni też czekają, no starosta czeka na rozstrzygnięcie no, Polskiego Ładu, czyli miało być do końca kwietnia, początek maja, na razie nic jeszcze nie wiadomo, więc podejrzewam, że wyciągnie się to co najmniej do końca maja, więc jeszcze poczekamy ten miesiąc, a później będziemy no, realizować to, co mieliśmy realizować, czyli będziemy działać dalej, jeżeli chodzi o sprzedaż tego budynku, bo zainteresowany jest, panie Mirku, nie? Dobrze, zainteresowany jest, ale no, jeżeli to miała być taka działalność, która by służyła właśnie pod DPS, no to chociaż powiem szczerze, że no, akurat DPS jest zwolniony z podatku i dla nas było korzystniejsze, gdyby to była jakaś działalność, bo wtedy jest no, wpływ, dochody są. Ale chociażby jeżeli będzie DPS, będą zatrudniane osoby i z nas terenu naszej gminy, więc podatki będą spływać od wynagrodzeń, więc to też jest dla nas korzystne, a teraz nie mamy, że jakby nic jeszcze. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Panie Jurku? Będzie rozstrzygnięty do tego czasu, co pan No wspomniał. Tego nikt nie wie. No dzieje się tyle teraz w Polsce, że tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję.
Punkt 17, odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowany. Przechodzimy do punktu 18, zakończenie sesji. A więc zamykam 42. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.